I cześć, witajcie w drugiej odsłonie poznawania samolotu McDowell Douglas MD-11 w open source'owym symulatorze FlightGear. Tutaj tak właśnie fajnie się stało, że właśnie widzimy pewne czerwone okienko. Wygląda to jak jakiś błąd, ale na szczęście to nie jest błąd. Właśnie po uruchomieniu tego samolotu dostałem takie okienko, a to oznacza, że mamy aktualizację tego samolotu akurat właśnie. Podczas nagrywania przytrafiła mi się aktualizacja i bardzo dobrze, bo możemy to zobaczyć, jak to wygląda. Możemy tutaj przejść właśnie do pobierania albo tak przypomnienie później, czyli nie pobieranie aktualizacji, po prostu latanie dalej na troszkę starszej wersji. Jeżeli damy download update, to nas właśnie przekieruje bezpośrednio na pobranie najnowszej wersji z GitHuba. Ja na razie to sobie anuluję. Aha, jednocześnie też widzimy, że FlightGear się zamknął podczas tego pobierania. Ale wejdźmy sobie, ja sobie robię update po prostu robiąc git pull. Tutaj są moje samoloty, jest moja MD-11. Ja już mam przygotowany skrypcik do aktualizacji wszystkich moich pobranych tutaj samolotów. I zobaczmy sobie, tak, jest MD-11 i mamy tutaj pliki, które zostały zmienione. Także rzeczywiście była aktualizacja. Tutaj jak używać właśnie repozytorium Git, jak sobie aktualizować łatwo samoloty chociażby takim skryptem. To zrobiłem o tym odcinek 30 na moim kanale. Możecie sobie obejrzeć i zobaczyć, jak to zrobić. Także samolot powinien być zaktualizowany. Uruchommy FlightGeara. Dajmy, lećmy od razu. I jesteśmy w czytani i właśnie mamy też okienko informacyjne. Także właśnie aktualizacja przebiegła pomyślnie. Mamy też numer rewizji, jaką obecnie używamy, 1074. I some aircraft settings may have been returned to tak domyślnych ustawień. Czyli niektóre ustawienia też mogły zostać przywrócone do ustawień domyślnych. Jeżeli tak się stało, to możemy sobie to sprawdzić. Dajmy tutaj Open Aircraft Config i możemy sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak chcemy. Ale ja tu mam wszystko i tak domyślne ustawienie, więc powinno być wszystko dobrze. Więc samolocik jest zaktualizowany. Tak jak widzimy, właśnie samolot jest ciągle rozwijany, więc wciąż tutaj mogą być poprawiane błędy, czy mogą być implementowane nowe rzeczy, nawet w trakcie nagrywania tego materiału, jak się okazuje. I tak, w poprzednim odcinku zobaczyliśmy sobie, jakie tutaj ten samolot oferuje opcje, przejrzeliśmy sobie całe to menu dostępne dla tego samolotu oraz konfiguracje, skróty klawiszowe i tak dalej. Dzisiaj przyjrzymy się bardziej może systemom tego samolotu, omówimy sobie może head-up display, zobaczymy, co tutaj jest dostępne, jak to działa i po co to wszystko jest. To nie będzie jeszcze pełna checklista, jak uruchamiać samolot. A tak tylko sobie na razie zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli chodzi o te przyciski i do czego one służą. Także na początek uruchomię zasilanie w samolocie. Tu mamy przycisk battery. Widzimy, że tutaj podświetliła nam się część przycisków. Tutaj też filozofia tego kokpitu jest, czy panelu górnego jest podobna do Airbusa, czyli wygaszone lampki wszystkie oznaczają stan prawidłowy, automatyczny, wszystko działa prawidłowo. Tu jak widzimy jeszcze mamy mnóstwo podświetleń off, co oznacza, że właśnie coś nie działa, jest wyłączone. Włączenie baterii jeszcze nie zasila nam tutaj też wyświetlaczy. Dlatego sobie jeszcze włączę zasilanie zewnętrzne. Dajmy tu sobie konfigurację i włącz zasilanie zewnętrzne i włączymy też sobie zewnętrzne powietrze. W tej chwili mamy dostępny przycisk External Power Available. Świeci na zielono. Możemy w tej chwili to włączyć. I tym właśnie przyciskiem włączamy sobie zewnętrzne zasilanie, a tu jeszcze mamy dodatkowy przycisk na zewnętrzne zasilanie, aby jeszcze zasilić kuchnie pokładowe. Tutaj jedno zasilanie nie wystarcza. Trzeba jeszcze włączyć drugi przycisk, żeby zasilić pokładowe kuchnie. I tutaj, jak też mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli włączymy kuchnie pokładowe, to tutaj mamy gali
Gali Bus, czyli magistrale, trzy magistrale dla kuchni pokładowych, i one są w tej chwili off, wyłączone, czyli nie funkcjonują. Jeżeli to włączymy, to widzimy, że napisy off znikają, czyli zasilanie dla kuchni jest aktywne, czyli kuchnie są zasilane. Ale do tego panelu elektryki jeszcze sobie wrócimy. Może przejdźmy tutaj. Mówmy sobie od lewej strony najpierw wszystko. Także tutaj od samej góry. No tu jeszcze w samej górze mamy bezpieczniki, ale to nie jest funkcjonalne w tym samolocie. Tutaj mamy od lewej cargo fire, czyli gaszenie pożaru w luku bagażowym, oraz manual test, testowanie też ostrzeżenia o pożarze. Tutaj niestety w tym samolocie jest to całkowicie niefunkcjonalne, przyciski nie działają. Także tutaj mamy na przykład przyciski agent discharge, czyli rozładowanie butli gaszących. No ale to wszystko nie jest funkcjonalne, więc nie będziemy teraz dalej tego omawiać. Przejdźmy do kolejnego panelu, to jest IRS, czyli Inertial Reference System, czyli nasze układy inercyjne, bezwładnościowe rozpoznawania pozycji naszego samolotu. Są to układy absolutnie niezależne, nie korzystające z żadnych tam GPS-ów czy innych wspomagaczy, po prostu tam są trzy żyroskopy i trzy akcelerometry, które mają za zadanie rozpoznać poprzez ruch obrotowy ziemi, gdzie znajduje się samolot, oraz uwzględniając także stan przy wyłączeniu samolotu, jaki był. Wtedy IRS-y są w stanie rozpoznać położenie samolotu i także inne parametry, jak jego prędkość, wysokość, kierunek, kąty przechylenia i tak dalej. W tej chwili, tak, mamy trzy układy IRS i w tej chwili one są powyłączane. Mamy przełączniki w pozycji off. Mamy też podświetlenie nav off, co oznacza, że właśnie IRS jest wyłączony. No i mamy trzy takie układy. Pierwszy dla kapitana, drugi dla pierwszego oficera i pomocniczy trzeci, który można przestawić, tak, wskazać, że ma zasilać na przykład kapitana albo pierwszego oficera, gdyby jedynka i dwójka uległy jakiejś awarii. No i włączamy to sobie, przestawiając na pozycję nav. W tej chwili IRS-y się wyrównują, to znaczy zaczynają działać i ustalać swoją pozycję, swoje położenie. To może potrwać nawet do 10 minut. Jak też mówiłem w poprzednim odcinku, możemy to sobie przyspieszyć natychmiast, włączając tego checkboxa IRS Aligns Instantly, tak? Czyli natychmiastowe wyrównanie IRS-u. Wtedy nie będziemy musieli czekać tych do 10 minut. No to może być szybciej, 7-10 minut, zależy. Tutaj jeszcze w tym MD-11, włączając IRS-y, włączy nam się automatycznie testowanie, tak, sygnalizacji pożarowej dla cargo fire, tak, czyli dla tego luku bagażowego. Tutaj niestety ten samolot jeszcze tego nie oddaje i tutaj ten test dla cargo fire się nie uruchamia. Teraz jak zobaczymy sobie na wyświetlacze, to widzimy, że wciąż nie mamy pozycji naszego samolotu, jest nieznana. Mamy tu przekreślenia, brak informacji. Niestety tutaj na tym ekranie powiadomień nie mamy też żadnych informacji, ile jeszcze potrwa wyrównywanie tych inercyjnych systemów. Także samolot jest jeszcze tutaj ubogi we wszelkie informacje, niestety. Ale dobrze, tyle jeżeli chodzi o IRS. Kolejny panel to jest Cockpit Voice Recorder, czyli po prostu nagrywanie rozmów w kokpicie. I ten niestety panel też jest niefunkcjonalny. Tu mielibyśmy przycisk do testowania, też voice recorder, który tam trzeba wykonać na checkliście i przetestować, czy to działa. Mamy też możliwość usunięcia nagrania, tak jak mamy erase, usunięcie. Ale to nie działa, więc idziemy dalej. Tu mamy trzy przyciski, nie wiem, czy one są funkcjonalne. Nie, nie są niestety funkcjonalne. To jest generator bus fault reset, czyli zresetowanie uszkodzonych generatorów, znaczy magistral dla generatorów prądu z silników. Mamy takie trzy generatory, bo też mamy trzy silniki. To jest niefunkcjonalne i nie musi być funkcjonalne, jeżeli tutaj o nas chodzi, o pilotowanie tego samolotu, dlatego że to wykonują mechanicy, tak? Tego przycisku nie należy włączać podczas lotu. Ten przycisk jest wykonywany tylko w trakcie, tak, maintenance, w trakcie tam naprawy czy utrzymywania samolotu, konserwacji samolotu, żeby zresetować właśnie uszkodzone magistrale generatorów. I to po prostu mechanicy tego używają, tych przycisków. My podczas lotu tego w ogóle nie powinniśmy używać. No i mamy przyciski
Galibas, czyli właśnie tej kuchni, co mówiłem. Mamy trzy magistrale kuchni. Te przyciski są funkcjonalne. Tutaj właśnie jak je wciskam, to słyszymy kliknięcie, ale też widzimy, że nic się nie dzieje. Poza tym, że tutaj zauważmy, że na panelu elektryczności podświetla nam się na przycisku system, tak miga nam napis manual. I to jest tak zrobione, że ten przycisk system jest niemal na każdym panelu. Tu mamy panel hydrauliki, też jest system. Elektryki też jest system. Mamy też przycisk system na R, zarządzanie tutaj powietrzem, tak, czy też presuryzacją, i na panelu fuel też mamy system. To jest taki główny przełącznik mówiący, w jaki sposób jest sterowany dany panel, a sterowanie może być automatyczne i tak jest domyślnie, czy też ręczne. I wiele z tych przycisków, tak jak na przykład ten Galibas, jego nie można teraz włączyć, dlatego że system dla elektryki działa w trybie automatycznym. Jeżeli chcemy tutaj coś powciskać, tak samo pewnie te przełączniki, o, tak samo, nie da się ich wcisnąć. I zawsze nam miga tutaj manual, co oznacza, że najpierw musimy przejść na tryb ręczny, jeżeli chcemy tutaj coś wcisnąć. Dlatego najpierw tutaj sobie wciskamy system. Teraz nam się świeci ciągle manual, co nas informuje, że na przykład panel elektryki działa w trybie ręcznym. A to oznacza, że tu już możemy sobie różne przyciski włączać i tak samo możemy sobie tu na przykład teraz wcisnąć wyłączenie zasilania dla kuchni. 1, 2, 3. Tak, podświetla się napis off, czyli magistrala na przykład dla kuchni pierwszej nie jest zasilana w tej chwili, tak, bo sobie ją ręcznie wyłączyliśmy. Tu może się prawdopodobnie jeszcze wyświetlić napis. No, to trzeba przytrzymać, to troszkę niefajnie. Nie, to akurat nie ma przycisku fold, bo czasami jest na się napis fold, że jest uszkodzone, no ale tutaj akurat mam tylko podpisanie off, tak, czyli możemy to tylko wyłączyć i mamy tylko taką informację. Dobrze, tu wrócę do sterowania automatycznego, tak, jak wcisniemy jeszcze raz przycisk system, to cały panel teraz elektryczności jest zarządzany automatycznie i teraz ponownie nic nie mogę wcisnąć ręcznie. Jedynie tylko mi tutaj miga manual, ostrzegając mnie, że jestem w trybie automatycznym. Dobrze, idziemy dalej tutaj z panelem po lewej stronie. Tu mamy cargo temp, czyli temperature, czyli po prostu ustawienie temperatury dla luków bagażowych. Mamy dwa luki bagażowe, przedni i rufowy, tylny. I niestety to pokrętła też nie są operatywne, nie możemy tutaj ustawiać temperatury. Tu mamy od low do high i cold, hot, ale tutaj nie możemy sobie tym sterować, ale to też nie jest aż tak istotne w symulatorze, żeby temperaturę ustawiać. I kolejny panel, tu mamy podpisane FADEC mode. Cóż to jest za skrót? Inaczej mówiąc, można przeczytać, że to jest FADEC. To jest Full Authority Digital Engine Control. Czyli jakby to przetłumaczyć, w pełni autorytarne cyfrowe sterowanie silnikiem, coś w tym stylu. I to są po prostu systemy, tak? Mamy trzy takie dla każdego silnika. Mamy engine pierwszy, drugi, trzeci. No i te systemy, tak, FADEC, one po prostu służą do określenia poziomu ciągu dla wybranego położenia przepustnicy dla poszczególnego silnika. I tu po prostu możemy włączyć tryb alternate, jakby nadpisanie działania tego układu. Czy tu jeszcze coś mamy? Tak, mamy też podpis select. No tutaj, jeżeli chodzi o nadpisanie i ten select się zaświeci, jeżeli tutaj dojdzie do utracenia układów sterujących właśnie przepustnicami. Te układy są też zależne od wersji silników, jakie używamy. Ja w tej chwili używam Pratt & Whitney i tu jest układ Electronic Engine Controller, a z kolei silniki General Electric mają układy Engine Control Unit. No to się troszkę różni tam nazwami, ale tutaj dla nas nie ma to wielkiego znaczenia. W każdym razie jak ta jednostka, na przykład w moim przypadku jest to elektroniczna jednostka sterująca silnikiem, jeżeli ona padnie, włączy mi się tutaj napis Select i Alternate, na przykład dla silnika pierwszego. No i ten tryb Alternate powoduje, że FADEC wykorzystuje jakieś wewnętrzne swoje stany, no taki stały harmonogram ma na określenie poziomu ciągu dla wybranego położenia przepustnicy, czyli wtedy nie wykorzystuje tych jednostek elektronicznych, które sterują przepustnicą, tylko po prostu ma jeszcze tam swoje takie na sztywno wpisane harmonogramy, dzięki czemu przepustnica dalej może być funkcjonalna i można sterować ciągiem silnika. Ale to też używamy właśnie w trakcie awarii. W zasadzie to zastanawiam się, czy można tutaj jakąś awarię dla
tego fadek ustawić, ale chyba nie widzę. No nie mamy chyba w ogóle awarii z silnikami. Tak, ale wtedy nam się podświetli select, że trzeba wybrać alternate, czy też jak wybierzemy alternate, to zniknie nam podpis select, powinno tak przynajmniej tutaj, tak to działać. Nie wiem do końca, czy da się tutaj to zasymulować, ale podczas normalnego lotu nie będziemy się też tutaj tymi przełącznikami posługiwać. Nie ma też takiej potrzeby. I kolejne tutaj przyciski dotyczą engine ignition, czyli tak zapłonników silników. Zapłonu dla silników mamy teraz podpisane off, czyli zapłon jest wyłączony jakikolwiek dla silników, więc uruchomienie silników będzie niemożliwe. I mamy dwa takie zapłonniki nazwane A i B. Różnica jest taka, że na przykład zapłonnik A, jak go sobie włączymy, no tak, podświetla nam się A, że jest wybrany. I on z kolei korzysta z tutaj awaryjnej magistrali zasilania lewej. A i skrobnik B będzie korzystał z tutaj awaryjnej magistrali prawej. Tak, chodzi o to, że zapłon jest zasilany z tych magistral, odpowiednio lewej i prawej. Tutaj w sumie możemy to sobie używać jak chcemy w symulatorze. Może w rzeczywistości dobrze jest to używać naprzemiennie, jak gdzieś wyczytałem. Chociaż też nie jestem tego pewny dokładnie, ale można to sobie używać naprzemiennie. Można też włączyć oba naraz, tak, jeżeli ktoś chce. Chociaż nie jest to wymagane, tak? Wystarczy włączyć jeden zapłonnik, żeby nam tutaj silniki wystartowały. Tu też widzimy, że jak włączymy właśnie jeden z ignition, to znika nam też podpis off, tak? Czyli widać, że jest tak wybrany jakiś. Mamy też tryb override, tak? Czyli nadpisanie działania iskrowników. To też używamy w przypadkach awaryjnych. I wciśnięcie tego przycisku zasila oba te zapłonniki A i B we wszystkich silnikach i omija sterowanie automatyczne zapłonem. Ale normalnie nie musimy tego korzystać. Włączamy sobie na przykład A lub B. I też widzimy, że tutaj coś się dzieje, tak? Co się dzieje na przykład na panelu tutaj presuryzacji, tak, powietrza. Bo tak, włączenie właśnie zapłonnika to właśnie robimy przed włączeniem silników i to przygotowuje cały układ, cały samolot do właśnie rozruchu silnika. Tak, raz, że przełącznik rozrusznika, który jest, no tutaj te trzy czerwone przełączniki otrzymają zasilanie, czyli będziemy mogli je właśnie włączyć, żeby uruchomić silnik. Tak, no i dany zapłonnik A zostanie na przykład teraz uzbrojony. Do APU zostanie też wysłany sygnał, żeby pracowało na 100% po to, aby zapodać właśnie maksymalne ciśnienie powietrza do rozkręcenia turbiny dla silnika. Tutaj też ten wyświetlacz dla pracy silników też zostanie przygotowany do właśnie wyświetlania wskazań silnika, jeżeli by tak nie było. Też układ paliwowy zostanie skonfigurowany do właśnie uruchomienia silnika. Tutaj już widzimy, że paki zostaną wyłączone po to, żeby nie tracić ciśnienia powietrza na klimatyzację. Całe ciśnienie sprężone ma iść do właśnie silnika, dlatego paki też automatycznie się wyłączają. Jeżeli wyłączę skrobnik, to widzimy, że teraz przepływ powietrza w pakach jest, tak? Znika napis off, jak i flow, co ostrzega przed niskim ciśnieniem. Ale jak włączymy skrobnik, to paki idą off. No i w sumie tyle, tak? Jeżeli chodzi o to, co robi włączenie tego przycisku. Na razie nie będziemy jeszcze uruchamiali silnika, więc ignition sobie tutaj wyłączę. Niech będzie w pozycji off. Tutaj na dole mamy przełączniki wycieraczek. To one nie działają. Są tak dwie wycieraczki, lewa i prawa. Tu mamy zabezpieczony przycisk Fuel Dump Emergency Stop, czyli zatrzymanie, awaryjne zatrzymanie zrzutu paliwa. Tak, tak to należy rozumieć. Z tym, że to też jest niefunkcjonalne w tym samolocie, ale to jest zabezpieczony przycisk. Tutaj też przy pierwszym sprawdzaniu kabiny powinniśmy właśnie sprawdzić, czy takie przełączniki są też pozabezpieczane. Dobrze, zobaczmy sobie dalej. Zobaczmy sobie dalej, może teraz tutaj tą prawą stronę. Tutaj od góry mamy Engine APU Fire Test, czyli testowanie po prostu ostrzeżenia o pożarze silników, czy też jednostki APU. Niestety test nam nie działa, tu mamy tylko w tym panelu jeden przycisk dostępny, czyli to jest dla APU uruchomienie APU, takie ręczne uruchomienie APU, jak i zatrzymanie. Ale tu mamy jeszcze dźwignię gaszenia pożaru,
dla APU tą dźwignię się powinno pociągnąć oraz przekręcić w lewo albo w prawo, żeby odpalić agenta, czyli rozbroić butlę gaszącą. Mamy dwie takie butle. Z tym, że też warto chyba wiedzieć, że te butle, no czy tutaj akurat to i tak nie działa, ale te butle są chyba też współdzielone, z tego co pamiętam, z butlami gaszącymi dla silnika drugiego, tego silnika na ogonie samolotu, tak, bo może tego jeszcze nie omawiałem, nie pokazywałem, ale oczywiście ten samolot ma, ależ tu jest tych kamer, samolot ma trzy silniki, tak, to jest silnik numer jeden z lewej strony, silnik numer dwa to jest silnik na ogonie i silnik numer trzy to jest silnik prawy. No i wracając do tego panelu, tak, tutaj tą dźwignią byśmy gasili APU, a tu mamy jeszcze trzy dźwignie do gaszenia właśnie pożaru dla silnika lewego, środkowego i prawego. No niestety to też jest niefunkcjonalne, ale normalnie gdyby to działało, to taką dźwignię należałoby pociągnąć tutaj też na sam dół. Oraz następnie tu mam też podpisane agent 2 i agent 1 dla właśnie gaszenia. No to są właśnie te butle gaśnicze, możemy tutaj wtedy też przekręcić tą dźwignię, wtedy jak ją pociągniemy w dół, to ją przekręcić w lewą lub w prawą stronę, żeby właśnie odpalić daną butlę gaśniczą. No ale tego tutaj nie uświadczymy. Dalej mamy APU. No i od lewej mamy przycisk Start Stop. Tutaj uruchomiamy APU, znaczy możemy uruchomić tym przyciskiem APU, ale nie musimy, bo żeby uruchomić APU możemy też po prostu wcisnąć ten przycisk APU Power, czyli zażądać zasilania z APU i wtedy to też automatycznie uruchomi nam tutaj APU. Ale ja wcisnę sobie ten przycisk teraz na potrzeby tego filmu. W tej chwili widzimy, że APU nam miga on. To oznacza, że APU się rozkręca. Ono jeszcze nie działa, ale jest uruchamiane. Jak też sobie tutaj podejrzymy na tym ekranie, to widzimy, o tutaj widzimy APU podpisane, mamy obroty turbiny N1, temperaturę spalin i turbinę N2, obroty 30-40% teraz. I chyba zużycie oleju dla APU. No i widzimy, jak to nam się rozkręca i kiedy nam się rozkręci, to przycisk ON będzie podświetlony całkowicie. Tutaj jeszcze nie mamy żadnego podświetlenia. Ale jak będzie gotowe, to też nam się powinien wyświetlić zielony napis Available, czyli APU zasilanie będzie dostępne. OK, napis N już nam przestał migać, mamy N2 na 100%, N1 również i widzimy też, że jest Available APU Power. No i w tej chwili możemy włączyć na przykład zasilanie z APU. Mamy też wtedy dostępne powietrze z APU, ale na razie nie będę go włączał. Kolejny przycisk, który tutaj nie działa w tym samolocie jeszcze, jest to APU generator. Ten przycisk służy do zresetowania generatora APU, gdyby była taka potrzeba w jakichś tam sytuacjach awaryjnych. Tutaj nie uświadczymy tego, nie będziemy mogli wyłączyć generatora APU. I ten reset też można zrobić tylko wtedy, jeżeli cały panel elektryki jest w systemie manual, tak jak teraz sobie go przełączyłem na manual. Tutaj powinny być, nie wiem czy to jest na ile widoczne, ale tu powinny być lampki ostrzegawcze. Czy to w ogóle się w jakiś sposób podświetla? Nie. Tak, tu mamy test wszystkich przycisków i podświetleń, ale tutaj nic nam się nie podświetla. Ale tutaj powinny być takie lampki jak fuel, czyli ostrzeżenie, wtedy jak się zapali taka lampka fuel, to ostrzeżenie, że jest niski poziom paliwa dla APU. APU korzysta ze zbiornika drugiego, jeżeli chodzi o paliwo, ale o paliwie to też sobie jeszcze później powiemy. Mamy też tutaj, powinna być też lampka door, czyli drzwi wlotowe powietrza dla APU, że nie są w pełni na przykład otwarte przy uruchomieniu APU, albo że nie są w pełni zamknięte, gdy zażądaliśmy wyłączenia APU. I powinno być też jeszcze podświetlenie fail, zapala się, gdy APU jest uszkodzone i nie może być uruchomione. Jeżeli chcemy wyłączyć APU, to możemy też wcisnąć ten sam przycisk stop, w tej chwili jest off podświetlone, co oznacza, że APU jest wyłączane i teraz widzimy, że obroty nam spadają. Tu już APU power też nam zgasło. No jeżeli przycisk podświetlenie off zgaśnie, to oznacza, że APU się wyłączyło i też widzimy tutaj na tym ekranie display, system display, że cała ta ramka z APU nam zniknęła, więc tak, informacja APU jest niedostępna w tej chwili. No jeżeli chodzi o włączanie, to też teraz na przykład posłużę się tym przyciskiem. Dam sobie APU power
Teraz nam miga available na zielono. Widzimy tutaj, że APU się rozkręca i tak samo nam tutaj miga podświetlenie on. Także APU możemy też uruchamiać tym przyciskiem i chyba tak jest najwygodniej, nie musimy tam szukać tego przycisku. Dobrze, idźmy dalej. Dalej mamy tutaj panel ewakuacyjny. Ewak, tak, czerwona lampa na ostrzeżenie, jeżeli ten system się uruchami w trakcie jakiejś tam awarii czy katastrofy, on się załączy automatycznie, znaczy powinien się załączyć, jeżeli będzie tutaj właśnie przełącznik w trybie ARM uzbrojony, tak. Tutaj będzie, włączą się światła ewakuacyjne, włączy się syrena, taka alarmowa. I normalnie ten przycisk powinien być w pozycji ARM i tutaj nawet chyba, tak, tutaj nic z tym nie sterujemy. Nie będziemy mogli tym sterować. Tu mamy też przycisk do wyciszenia syreny alarmowej, ale ten przycisk też nie działa. Tutaj mamy też panel GPWS, czyli Ground Proximity Warning System, czyli system ostrzegania bliskości Ziemi. Czyli tutaj będzie nam ten system krzyczał pull up i tak dalej, że jesteśmy, kiedy będziemy na przykład nurkować zbyt ostro i będziemy bardzo blisko terenu. Niestety te panele tutaj też nie działają. Więc ten system działa, ale nie możemy tutaj z tym panelem nic zrobić. I tutaj mamy ciekawy panel, taki specyficzny dla tego samolotu. I tu akurat te przełączniki działają. I to jest taki też panel kontrolny układów automatycznych do kontrolowania samolotu. Można powiedzieć, że jest to panel autopilota, chociaż nie do końca do sterowania autopilotem, jak samolot ma latać, ale do włączenia pewnych systemów dla autopilota. I tutaj po lewej stronie mamy flap limit, czyli jest to taki automatyczny ogranicznik klap, można by powiedzieć. Tutaj chodzi o to, że samolot automatycznie nam schowa klapy, jeżeli przekroczymy prędkość dla danych klap. Tutaj działa to tylko dla klap w zakresie od 22 do 50 stopni, co oznacza 50 stopni to już są w pełni wychylone klapy, tak? Czyli można powiedzieć od 22 stopni wychylenia klap ten limiter będzie nam działał, to znaczy jeżeli przekroczymy daną prędkość dla klap, będzie to na przykład prędkość większa niż 175 węzłów, bo tylko wtedy działa ten ogranicznik, to wtedy tak komputer uzna, że trzeba podnieść klapy, tak, i zrobi to automatycznie za nas. Dostaniemy też wtedy ostrzeżenie na primary flight display, że klapy się podnoszą, więc tu też będziemy w miarę świadomi tego, że komputer tutaj robi coś za nas z klapami. No i tutaj jeżeli prędkość spadnie, to komputer też automatycznie nam te klapy obniży do takiej pozycji, jaką sobie ustaliliśmy tutaj też, tak, za pomocą tej dźwigni. Więc klapy zostaną przywrócone do pozycji, jaką chcieliśmy. Tu mamy też pokrętło, ono domyślnie jest ustawione na tryb automatyczny, to znaczy, że ten ogranicznik klap działa automatycznie, czyli automatycznie nam podnosi i chowa klapy. I możemy to przełączyć na tryb ręczny, tak, tryb override 1 albo 2. To są dwa kanały zapasowe, tak? Są dwa, żeby był też zapas dla działania trybu automatycznego. To znaczy, że tak, ten tryb automatyczny wykorzystuje jeden z tych kanałów do sterowania klapami, pierwszy albo drugi. Ale jeżeli automat zawiedzie, to możemy ręcznie wskazać, używaj mi teraz na przykład kanału drugiego do sterowania tymi klapami. Ale normalnie tak trzymamy to w pozycji auto i tak sobie to zostawimy. To jak najbardziej działa, to też doświadczyłem tego, testowałem to, że właśnie przekraczałem prędkości na klapach dosyć tak tam mocno wysuniętych i rzeczywiście ten ogranicznik działa, czyli automatycznie podnosiło mi klapy, jak i później po zwolnieniu prędkości, zmniejszeniu prędkości te klapy były też automatycznie rozsuwane, więc można powiedzieć, że symulator, znaczy samolot w tym symulatorze ogarnia ten układ prawidłowo. I dalej mamy tutaj yaw damper, czyli tłumienie odchyleń na sterze kierunku, automatyczne tak tłumienie odchyleń i to działa zawsze w trybie automatycznym, kiedy samolot jest zasilany. To znaczy też nie zawsze, bo te jodampery nie działają, kiedy śledzimy lokalizera przy autolandzie, czyli jak już podchodzimy do lądowania na ILS-ie, podczas załamania, czyli już tak posadzenia samolotu oraz podczas lotu z wyłączonymi silnikami, wtedy jodamper nam nie działa. Jodamper jest podzielony na górny i dolny, a to dlatego, że ster kierunku jest też tak podzielony na dwie części, na górną część i dolną. I jodamper ma dwa kanały A i B, czyli tak też mamy zdublowany układ. I tutaj na tych przyciskach może nam się podświecić napis fail, czyli
dany układ uległ awarii, co oznacza, a możemy też sobie ręcznie wyłączyć dany jodamper, tak, wciskając przycisk i podświetla nam się wtedy off. Ale oczywiście nie ma sensu tego robić, to robimy tylko w przypadku jakiejś właśnie awarii, kiedy nam się podświetli ten fall, to możemy dać wtedy off i wyłączyć dany kanał dla danego steru kierunku dla jodampera. No właśnie ten jodamper to on właśnie zapewnia koordynację skrętu, tak, czyli nie musimy podczas zakręcania używać pedałów dla steru kierunku, zrobi to za nas automatycznie, tak, samolot, komputer. No i też tłumi te holenderskie przechylenie. Czym jest to holenderskie przechylenie, nie będę na razie tłumaczył, ale po prostu samolot może wchodzić w takie kołysanie się, tak jakbyśmy widzieli człowieka, który jeździ na łyżwach, o, tak można powiedzieć. I samolot by się tak kołysał, gdyby nie ten yaw damper, więc to nam właśnie zapobiega przeciwko takiemu kołysaniu. I tutaj po prawej stronie mamy podpis Elevation Feel. Cóż to jest? To jest taki układ, który daje pilotowi na kolumnie sterowej odczucie pewnego oporu, pewnej siły na właśnie przy sterowaniu steru wysokości góra-dół. Tak, czyli pilot odczuwa na drążku pewne obciążenia aerodynamiczne, tak, jeżeli chodzi o ster wysokości tylko. Jest to funkcja prędkości powietrza, czyli jest zależne to odczucie, tak, od prędkości też z jaką lecimy. Im szybciej lecimy, tym to odczucie jakby ciężkości, tak, tej siły na drążku sterowym będzie większe. I normalnie to też działa w trybie automatycznym, tu mamy też do tego pokrętło, jeżeli chcemy tym sterować ręcznie. Też mamy podpis Pull for Manual, czyli musimy to pokrętło pociągnąć, żeby przełączyć się w tryb ręczny. Jeżeli damy Ctrl-C, żeby podświetlić sobie strefy klikalne, to widzimy, że tutaj mamy, tak, możemy, musimy kliknąć najpierw o sobie w ten obszar. Podświetla nam się manual, tak, czyli teraz ten Feel Elevator działa w trybie ręcznym i możemy sobie to sterować. Tu mamy podpisy low, jak i high, co oznacza, low oznacza niższe prędkości lotu, a high wyższe. No i teraz, jeżeli to odczucie chcemy sobie zwiększyć, tego obciążenia aerodynamicznego na kolumnie sterowej, to dajemy sobie na przykład na dwójeczkę tutaj high, żeby to uczucie mocniej zwiększyć, albo zwiększyć troszkę lżej jedyneczką, albo zmniejszyć tutaj jedyneczką albo dwójeczką. Tutaj już tak sobie możemy tym sterować ręcznie. No tego szczerze mówiąc nie wiem, czy da się przetestować to w symulatorze, tak, bo tutaj mamy własne joysticki czy klawiaturę do sterowania. No ale pokrętła działają, co ciekawe, więc może w jakiś sposób jest to symulowane, nie wiem. I na samym dole mamy jeszcze przełączniki podpisane jako LSAS. To jest skrót od Longitudinal Stability Augmentation System. Czyli system zwiększania stabilności wzdłużnej do tego samolotu. Niestety ten samolot jest niestabilny. Można powiedzieć ujemnie, czy też negatywnie stabilny. Cóż to oznacza? To oznacza, że jeżeli samolot wpadnie w jakieś kołysanie, czy też my sami go wprowadzimy w to kołysanie poprzez tak odpowiednie tam sterowanie kolumną sterową, to on będzie to kołysanie tylko powiększał i pogłębiał. Tak, to oznacza to właśnie negatywną stabilność. Stabilność pozytywna, czy też tak, dodatnia, oznaczałaby, że samolot będzie automatycznie to huśtanie niwelował, tak, i powracał do stabilnego położenia. Na przykład dodatnie stabilnie jest Cessna 172P. No i mamy tak przy okazji jeszcze tą stabilność neutralną, to oznacza, że jeżeli rozhuśtamy jakoś samolot, to on po prostu będzie się tak samo huśtał, ani nie będzie tego huśtania zwiększał, ani niwelował. Więc wtedy będzie taka stabilność neutralna. No ale niestety ten samolot MD-11 jest negatywnie stabilna, czyli to huśtanie się będzie jeszcze bardziej pogłębiać i dlatego został ten samolot wyposażony w ten automatyczny system LSAS, żeby właśnie tłumić i niwelować to niepożądane na przykład rozhuśtanie się samolotu. No ale poza tym ten system też zapewnia mnóstwo innych funkcji też i zabezpieczeń przed różnymi sytuacjami. Tak na przykład ten system utrzymuje ustawienie kąta pochylenia samolotu oraz automatycznie trymuje pochylenie. Czyli tutaj ten stabilizator poziomy może nam sam automatycznie odchylać ster wysokości nawet o 5 stopni, żeby właśnie utrzymywać odpowiedni kąt pochylenia. Dalej, system ten też ogranicza pochylenie samolotu i to działa w zakresie od minus 10 stopni do plus 30 stopni, czyli nie pozwoli nam wychylić samolotu w dół
bardziej niż minus 10 stopni, jak i nie pozwoli nam zadrzeć nosa samolotu do góry bardziej niż 30 stopni. Po prostu włączy się system, który automatycznie zacznie tutaj sterować kątem pochylenia samolotu. ALS tłumi też tempo pochylenia. No to z kolei taki kolejny system, który zmniejsza ryzyko nadmiernej kontroli w pochyleniu, tak, żeby też nie przegiąć w drugą stronę. System też ten zapewnia ochronę prędkości. Jeżeli autopilot nie jest włączony, to automatyczna przepustnica nie jest dostępna lub nie jest w stanie utrzymać bezpiecznej prędkości, to wtedy włącza się właśnie ograniczenie prędkości LSAS, aby właśnie zapewnić ochronę przed nadmierną prędkością lub też przed przeciągnięciem. No i LSAS działa tak, że zmienia właśnie kąt pochylenia i w ten sposób właśnie albo tak zadrze nos do góry, żeby wytracić prędkość, albo pójdzie w dół przy przeciągnięciu, żeby samolot nabrał prędkości. Ale LSAS z kolei nie zapewnia ochrony przed nadmierną prędkością przy wysuniętych klapach, czy hamulcach aerodynamicznych, czy też podwozia, więc tylko ogranicza tą prędkość przy tak, no, znaczy bez uwzględnienia tych elementów wysuwanych z samolotu. I mamy też ochronę pochylenia i pozytywne opuszczenie nosa. Tak, to jest coś takiego jak PAP i PNL. PAP to jest Pitch Altitude Protection. To z kolei jest używane przy starcie, tak aby samolot zbyt mocno nie zadarł nosa do góry, co by spowodowało uderzeniem ogona o pas startowy. A podczas lądowania jest używany PNL, czyli Positive Nose Lowering, czyli takie wymuszone opuszczanie nosa. Chodzi o to, że jak podwozie główne dotknie już pasa startowego, to ten system się załącza, żeby właśnie sprowadzić koło teraz przednie w dół i żeby posadzić samolot nosem też na ziemi. No i ten też LSAS ma pewne tam jakieś wymagania, że na przykład nie działa, kiedy autopilot jest włączony, no bo wtedy to autopilot steruje. Do tego też na przykład jak mamy overspeed czy przeciągnięcie, to najpierw autopilot się rozbraja i wtedy wchodzi LSAS i nam przejmuje kontrolę, na przykład sterując odpowiednio kątem pochylenia samolotu. Jeżeli też na przykład kąt przechylenia samolotu na skrzydło będzie większy niż 30 stopni, to ten LSAS też nie będzie działał, tak? Czyli nie uratuje nas przed kątami pochylenia odpowiednimi. No i to też jest tam zależne od wysokości, że na przykład nie będzie działał poniżej 100 stóp nad terenem ziemi. Co ciekawe, też pilot może jakby ominąć działanie tego LSAS-a, bo jeżeli poniżej 1500 stóp użyje jakby większego nacisku na kolumny sterowe, tak? Czyli po prostu używając większej siły na kolumnę sterową, pilot może jakby przezwyciężyć działanie tego, co robi LSAS, tak? Czyli jest to tak jakby powiedzmy w ten sposób możliwe. No i tu mamy przyciski do wyłączenia działania tego systemu dla skrzydła lewego, jak i prawego, i mamy tutaj po prostu sterolotki, tak? Mamy sterolotkę zewnętrzną i wewnętrzną, tak? Na skrzydle i na prawym skrzydle tak samo. No i możemy wyłączyć kanał sterowania LSAS dla danej sterolotki, po prostu teraz jest wyłączony na przykład najbardziej zewnętrzny lewy. Podświetlenie off się włącza, jest jeszcze chyba podświetlenie fail, powinno przynajmniej być, zobaczmy czy tak jest. Tak, jest też fail, co po prostu oznacza, że ten kanał sterujący LSAS dla danej sterolotki został, no, uległ awarii i został wyłączony, tak? I możemy teraz wtedy sami nacisnąć off, żeby ten fail się tak nie był zapalony. Także tyle, jeżeli chodzi o ten panel. Dalej idąc, mamy cabin press, czyli sterowanie presuryzacją kabiny. Niestety te przełączniki nie działają. Raz, że mamy tutaj też przycisk system, jak na tych innych panelach, co już omawiałem, że to, ten panel może działać albo w trybie automatycznym, albo możemy ten przycisk wcisnąć i przełączyć się w tryb ręczny. Albo wcisnąć to jeszcze raz, żeby wrócić do trybu automatycznego. No ale w tym samolocie będzie to działało ciągle w trybie automatycznym, nie mamy możliwości sterowania ręcznego. Tutaj mamy zawór, który będzie tutaj odpowietrzał naszą tutaj kabinę, czyli właśnie będzie upuszczał tak ciśnienie z kabiny, jeżeli będzie otwarty. Tu mamy jakby pozycję, stan tego zaworu. W tej chwili jest, można powiedzieć, na środku między otwarty a zamknięty, czyli jest tak w pół otwarty, można o tak to powiedzieć.
Całkowicie w dół będzie closed, czyli zamknięty zawór i całkowicie do góry to będzie zawór otwarty. Tutaj w trybie ręcznym możemy sterować tym pokrętłem, gdyby to było możliwe. Moglibyśmy sterować pozycją tego zaworu. Tutaj do góry byśmy mieli climb albo descent. I mamy też jeszcze pokrętło ręcznego do strojenia wysokości kabiny do lądowania, tak? Czyli manual landing altitude. No chodzi o to, że jak będziemy lądowali gdzieś wysoko w górach, to musimy tutaj też odpowiednio mieć taką samą wysokość kabiny, tak jak elewacja lotniska, na którym lądujemy. Jeżeli będziemy lądowali na przykład 5000 stóp, na elewacji 5000 stóp, na takiej wysokości lotniska, to ciśnienie w kabinie też musi być na wysokości 5000 stóp. Tutaj ręcznie moglibyśmy sobie dostroić tą wysokość kabiny, no niestety to pokrętło też nie działa. Tu po prawej mamy przycisk ditching, czyli wodowanie. To jest też zabezpieczony przycisk i też nie działa, tak? Nie jest klikalny tutaj w tym samolocie jak na razie. Przycisk ten wciskałem oczywiście przed awaryjnym wodowaniem, lądowaniem w wodzie. A to po to, żeby właśnie zamknąć wszelkie otwory, przez które mogłaby się wlewać woda po prostu. I też ditching używamy podczas odladzania, gdzie tak samolot jest polewany substancją odladzającą. To też powinniśmy włączyć ten przycisk, żeby, no żeby też ten środek odladzający nie wlał nam się do różnych tutaj otworów typu jakiś tam ciśnienia statycznego i tak dalej, więc żeby to zabezpieczyć, to też powinniśmy wtedy dać ditching. Dalej mamy panel anti-ice. Niestety anti-ice nie działa w tym samolocie, więc nie możemy sobie włączyć odladzania silników ani odladzania przednich szyb. Tu mamy też defog, ale to też nie działa. Tu mamy różne przełączniki, na przykład jasność, ale to nie działa. Tu działa tylko test, tak? Wciśnięcie tego testu już pokazywałem wielokrotnie. Po prostu podświetla nam wszystkie tutaj przyciski, znaczy podpisy na przyciskach, wszelkie lampki i kontrolki na przyciskach. Troszkę minus jest taki, że musimy to trzymać cały czas, tak? Na przykład w Airbusie było tyle to lepiej rozwiązane, że był przełącznik, który mogliśmy raz sobie przełączyć i nie musieliśmy tutaj trzymać ręki. A tak musimy troszkę tą kamerą sobie manipulować, żeby zobaczyć wszystko, co byśmy chcieli zobaczyć. No tutaj inne przyciski nie działają, więc nie ma sensu ich może teraz omawiać. Tu mam jakieś testowanie drzwi dla Cargo. Także tutaj już to nie działa. Tu mamy też szereg lampek. Podejrzewam, że coś związanego z pasażerami, bo mamy PA podpisane. Ale tutaj też te przyciski nie działają. Zobaczmy teraz ten dolny panel. Może te najważniejsze środkowe zostawimy sobie na kolejny odcinek. A tutaj mamy wszelkie oświetlenie, tak? Raz, że mamy tutaj sygnalizację, oprócz tego nie palić i zapiąć pasy. Teraz jest na auto. Możemy dać na on. O nie, teraz jest na on. O, jeszcze bardziej w dół. Teraz mamy na on, czyli podświetlenie jest nie palić i zapiąć pasy włączone. Może dać na auto, co... No jeszcze raz, teraz jest na on, teraz jest na off wyłączone, teraz jest na auto. Dobra, takie są trzy stany. Troszkę ciężko się rozpoznać, w którym stanie jest dany przełącznik teraz. Ale okej. Tu mam oświetlenie, co już pokazywałem, oświetlenie tutaj paneli, oświetlenie też paneli na centralnym piedestale. O tutaj podświetlenia są i one działają, nie działają za to światła flut. Tutaj mamy mniejsze pokrętło na światło flut, niestety to nie działa. Tutaj te przełączniki świateł też nie działają. Emergency light też nie działa, ale jest domyślnie w trybie arm i tak powinno być, czyli uzbrojone. Tutaj mamy testowanie, emergency light też nie działa. Tego przycisku to szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, co on oznacza, może jeszcze sprawdzę, standby comp. Tutaj mamy włączenie świateł lądowania. Jeszcze światło na nosie. W tej chwili jest, znaczy na goleni koła przedniego, w tej chwili jest off. Możemy się przełączyć w taksi albo do lądowania. No i w tej chwili mamy wszystkie światła do lądowania. Możemy wrócić na off. Kolejne światła tutaj mamy na skrzydłach i do zakrętów na pasie, żeby mieć takie boczne światła w lewą stronę i prawą stronę, ale akurat te światła nie działają. Działa nam światło nav, powinniśmy je sobie włączyć, kiedy operujemy w samolocie. Tak, czyli mam podpis off, czyli jest wyłączone.
No tutaj te stany są troszkę dziwne, tak? Bo tutaj mamy, znaczy kolory są trochę dziwne, bo mamy off na czerwono, tu mamy off na niebiesko. Ale to są takie, można powiedzieć, najważniejsze, dlatego są na czerwono. Czyli nawigacja i światło tutaj beacon, które należy uruchomić tuż przed uruchomieniem silników. Mamy światło logo na stateczniku pionowym, żeby sobie podświetlić. Tutaj ten przycisk zmienia swój stan on-off. I mamy high int. To jest od high intensity, czyli wysoka intensywność świateł. A to są po prostu światła stroboskopowe o dużej intensywności. Tak, te światła są umieszczone na skrzydłach. Je też powinniśmy sobie włączyć, na przykład jak tak wjeżdżamy na płytę startową, zwłaszcza w nocy, żebyśmy byli widzialni, że jesteśmy na płycie. Dobrze, to tyle będzie tutaj w tym odcinku, jeżeli chodzi o panel. Omówiliśmy sobie, powiedzmy, te boczne panele. Środeczek zostawię sobie na kolejny odcinek, bo to będzie znowu dużo mówienia i dużo pokazywania. Także to tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnej części. Cześć wam!